Nazywam się Tomasz Tomaszewski i zapraszam Państwa na chwilę rozmowy dotyczącej stylów fotografii. Kiedy 80 lat temu zapytano jednego z prekursorów fotografii dokumentalnej, tej prawdziwej, ulicznej, fotografa amerykańskiego Gary Winograda, dlaczego on fotografuje, to on odpowiedział prostym zdaniem, że robi to po to, żeby zobaczyć, jak wygląda świat sfotografowany. I w tym krótkim i no, mądrym, głębokim zdaniu zawiera się dość niezwykła myśl, a mianowicie taka, że fotografia tak naprawdę nie odzwierciedla rzeczywistości, że raczej ją kreuje. I dzisiaj, przy tym niesamowitym rozwoju fotografii, kiedy dano nam do ręki aparat cyfrowy, obserwuje się coś, co właściwie stało się niemalże religią, a mianowicie poszukiwanie własnego stylu. Pogoń za tym, żeby znaleźć sposób na to, jak się wyróżnić spośród tysięcy, a właściwie chyba już w tej chwili milionów zajmujących się wykonywaniem zdjęć. W samym pomyśle chyba nie ma błędu, bo chyba każdemu nam zależy na tym, żeby robić zdjęcia, które dobrze nas określają. Trudno się oprzeć wrażeniu, że funkcja fotografii się zmieniła i ona przestała już zajmować się odczarowywaniem świata. Dzisiaj raczej jest odwrotnie, dzisiaj znowu ona ten świat zaczarowuje. Ona dawniej była tym oknem, przez które my oglądaliśmy nieznany nam świat. On został już w międzyczasie od tych 170 kilku lat, kiedy fotografia została wymyślona, dość dobrze opisany. I dzisiaj w związku z tym nie tyle podnieca nas to, co jest przedmiotem samego zdjęcia, ile to, jak inaczej potrafiliśmy to pokazać i o tym opowiedzieć. Ale sądzę, że jest pewne nadużycie w tym wyścigu, że jest jakieś nieporozumienie, że my przestaliśmy myśleć o tym, żeby coś dostrzec, żeby coś zobaczyć. Raczej zajmujemy się patrzeniem, a to jest przecież wielką różnicą. I zaczęliśmy poszukiwać tego stylu w sposób mechaniczny, żeby nie powiedzieć bezmyślny. Fotografia bardziej określa dzisiaj fotografa niż pokazuje rzeczy. I jeśli my nie mamy nic do powiedzenia, to nie stworzymy żadnego stylu. Oczywiście możemy podejrzeć styl reprezentowany przez innych fotografów. Możemy coś zdesaturować albo nadać temu jakiś niezwykły kontrast, ale będzie to po prostu sztuczne i będzie to pachniało fałszem. Sądzę, że to, co w tej chwili jakby świat oferuje, szczególnie właśnie w fotografii cyfrowej i w fotografii kolorowej, nie przetrwa zbyt długo. Dzisiaj raczej wygląda na to, że przy pomocy narzędzi, które raptem nam dano, nowych narzędzi w postaci aplikacji, tej całej technologii, sprzętu i tak dalej, poszukujemy czegoś, co wygląda atrakcyjnie, co uważamy, że może zainteresować odbiorcę, czyli czytelnika, a w przypadku fotografów zawodowych, no bezpośrednich zleceniodawców, czyli edytorów lub kierowników, dyrektorów artystycznych poszczególnych wydawnictw. Kiedy myślę o tym wszystkim, to właściwie trudno znaleźć mi taką spójną regułę, pewien pomysł uniwersalny, do którego miałbym stuprocentowe przekonanie, że się sprawdzi, że będzie dobrym pomysłem. Mogę tylko zasugerować to, czego sam w fotografii przestrzegam, a mianowicie umiar. Umiar, który jest wyrazem no, grzeczności, pewnego sposobu zachowania i też pewnego sposobu traktowania świata, który jest przede mną. Tym on się różni od swojego przeciwieństwa, czyli na przykład chamstwa, że właśnie nie próbuje się niczym wyróżnić. Ten umiar również dotyczy pewnej spójności między formą a treścią. Ja szukam sytuacji takich, w których te dwa porządki tworzą coś doskonałego, coś unikalnego, po prostu pięknego. Wydaje mi się, że w ogóle głównie chodzi o to, żeby dostrzec piękna, że na tym polega ta główna różnica między patrzeniem a widzeniem. To drugie wyróżnia się tym, że potrafimy znaleźć piękno w małych, drobnych rzeczach i wtedy dopiero taka rzecz zaczyna istnieć. My nadajemy jej jakby życie poprzez odpowiednie kadrowanie, poprzez czekanie na światło, czy wręcz oświetlanie danego przedmiotu. I sugerowałbym pewną pokorę w stosunku do tego, co się na świecie dzieje, ponieważ
czuję, że jest to po prostu chwilowe, że my jesteśmy zachłysnięci w tej chwili tymi technikami, które w żargonie zawodowym nazywają się HDR-em, czy odwrotnością, zmniejszaniem wysycenia zdjęć, zmniejszaniem tej saturacji. Ale to są rzeczy chwilowe i nie sądzę, żeby one długo przetrwały. Ludzie, którzy będą za kilkanaście lat analizowali historię fotografii, myślę, że po prostu z zadziwieniem i lekkim uśmiechem będą przyglądali się tym nieporadnym próbom. Ja sądzę, że należy wracać po prostu do dobrych wzorów i do źródeł. W 30. latach poprzedniego wieku zakładano jedno z najważniejszych pism, które opisywało świat przy pomocy fotografii. Tym pierwszym redaktorem, a właściwie wydawcą był Henry Lack. I on w pierwszym numerze tego magazynu, który nazywał się Life, napisał kilka zdań o tym, czym ten magazyn się będzie zajmował. Mówił, że będzie opisywał świat przy pomocy fotografii. Ja zacytuję go. A mianowicie obowiązkiem naszym, czyli obowiązkiem fotografa, jest obserwować życie i obserwować świat. Patrzeć i czerpać z patrzenia przyjemność. Patrzeć i odczuwać zadziwienie światem. Patrzeć i uczyć się. To są wspaniałe, proste zdania, które do tej pory mnie wzruszają, mimo że napisane były 80 lat temu. Ja sądzę, że nic się nie zmieniło, jeśli my pokornie do tego podejdziemy, to jest to dobry początek, jest to droga do sukcesu.